żeby po ponad 20 latach od awansu Widzewa do Ligi Mistrzów porozmawiać o tym, co wtedy działo się w tamtych czasach. Andrzej Pawelec, prezes Widzewa. Panie Andrzeju, to były dla was wielkie dni chwały. Och, wie pan, no, wielkie dni chwały to nie były tylko dla nas, ale myślę dla wszystkich kibiców, dla wszystkich w ogóle, no dla wszystkich kibiców, dla Widzewiaków oczywiście szczególnie. Wie pan, co się działo, to się wszystko tak działo szybko, tak zaskakująco, że ja muszę się panu przyznać po latach, że jak był wynik w Brędby, to ja panu powiem, że do mnie przez chwilę się nie docierało, że to my awansowaliśmy. Dopiero jak zobaczyłem tą ciszę w tej Danii, w tej Kopenhadze i radość naszą, dopiero do mnie zaczęło powoli docierać, że to chyba jednak my, bo jeszcze nie policzyłem tego wszystkiego, bo cały czas praktycznie w ostatnich sekundach znaleźliśmy się w Lidze Mistrzów. Także to się wszystko bardzo szybko działo, no bardzo szczęśliwie. No i co tam, pamięć jest cudowna, bo oczywiście troszeczkę zamglona przez euforię radości, no bo nie wszyscy temu dowierzaliśmy, a jednak tam graliśmy. Kiedy przyszliście w trójkę z Andrzejem Grajewskim, z Ismatem Kołsanem do Widzewa, czy spodziewał się pan, że klub prowadzony przez was zajdzie tak daleko? Nie. To oczywiście, no, zawsze masz jakieś marzenia. No, zdaje się, że jeszcze chyba nie było Ligi Mistrzów, jak my żeśmy doszli do Widzewa, ale potem zostaliśmy sromotnie ukarani przez ten nieszczęsny Eintracht, ale chciałem jednak przypomnieć, że my wtedy byliśmy drużyną drugoligową, która dopiero co dostała się, ta drużyna się budowała, więc ta szybka taka nauczka, zimny prysznic w Europie dostaliśmy błyskawicznie. No ale to przecież jeszcze, ale krótko w sumie, tak, bo to przecież było raptem 5 lat, jak byliśmy w Lidze Mistrzów. No na pewno ogromna zasługa świętej pamięci prezesa, można powiedzieć, wszechczasów Widzewa, pana prezesa Sobolewskiego, który nas tak delikatnie wprowadzał w arkana futbolu i tak umiejętnie to potrafił robić, z dużym uśmiechem, z dużą taką rozwagą sprzedawał nam tego bakcyla, że okazywało się potem, że każde pieniądze, obojętnie jakie byśmy nie zainwestowali, i tak były niewystarczające. Ale trzeba powiedzieć, że razem z tym szły sukcesy, że szły jednak coraz lepsze nasze jakieś wyniki, no, coraz lepszy skład, no, a już w szczególności, prawda, później po karuzeli trenerskiej zasługa to jest Andrzeja Grajewskiego, który sprowadził do Widzewa Franciszka Smudę. No wtedy zmieniliśmy w ogóle, dostaliśmy, jakbym powiedział, taki nowy styl widzewski. Już można powiedzieć nasz styl, prawda? No to oczywiście styl trenera i drużyny, tak? Ale ta drużyna zaczęła zupełnie inaczej grać. Co ja panu powiem, no dzisiaj nie mogę tak powiedzieć, że się zupełnie nie znam na tym futbolu, ale wtedy no nie miałem takiej dobrej wiedzy i no bardzo mi się oczywiście podobało, bo po prostu wygrywaliśmy. Panie prezesie, zawsze w takich rozmowach zadaje się pytanie, czy warto było? Oczywiście, że warto było. Wie pan, to był moment taki, że raz, że się budowała nowa Polska, dwa, że wszyscy czuliśmy ten wielki oddech wolności. Wszyscy byli dla siebie bardzo spontaniczni, bardzo serdeczni. Dużo łatwiej się wszystkie sprawy jakby toczyły, prawda, bo jakby bardzo chcieliśmy wszyscy tego sukcesu, byliśmy wszyscy tacy spragnieni tego sukcesu i myślę, że nie tylko my jako ta rodzina widzewska, ale też kibice i cała Polska kibiców, prawda, która nam kibicowała, też chciała tego sukcesu, więc na pewno było warto. Jeżeli na to było nas stać, a wtedy było na to nas stać, to nie są to rzeczy do zamiany na żadne wartości pieniężne, bo są niewycenialne. Czy spodziewał się pan, że aż przez 20 lat będzie taka sytuacja, że żadna polska drużyna nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów? No to jest przykre, ale oczywiście, że się nie spodziewałem, bo przecież trener Smuda był bardzo blisko Wiśle Kraków, też dużych sukcesów. No strasznie ciężko trafiali, a do tego jeszcze trafili na jakiegoś tam łobuza, który potrafił zepsuć całą radość, prawda, dość wtedy dobrze zbudowanej drużyny. Więc nie wiadomo, jakby to było, prawda, gdyby nie Nuzi, gdyby mogli dalej to kontynuować. No potem trafiali, przyznaję się, Barcelonę trafili, potem jakiś inny strasznie silny zespół trafili, ale byli bardzo blisko. No myślę, że no oczywiście nie wypada tak zwanym kochanym czy niekochanym, prawda, sąsiadom, ale to oni dzisiaj nas reprezentują w Lidze Mistrzów, więc życzę im oczywiście jak najlepiej, ale też dostali taką troszeczkę umytą głowę mają.
Natomiast no, trzeba powiedzieć jedną rzecz taką, że wtedy chyba nie było tak ogromnych dysproporcji w wartościach piłkarzy, jak jest dzisiaj. Mimo, że były już ogromne, prawda? Ale jednak Marek Citko, gdyby został, prawda, w Blackburn, to był normalny, wysoki bardzo transfer europejski. Europejski, nie taki, że to tak sobie by tam z Polski kogoś tam kupili za tanie jakieś pieniążki, prawda? A ci wielcy piłkarze kosztowali, powiedzmy, wtedy, nie wiem, 3 razy tyle, prawda? Może 4 razy tyle. Natomiast nie 20 czy 100 razy tyle, bo to są, dzisiaj są nieprawdopodobne te różnice, więc no, te pieniądze i ci piłkarze no, dają tych kibiców i myślę, że tutaj chyba nam długo będzie jeszcze czekać w kolejce do tego poziomu. Tyle, proszę Państwa, twórca potęgi Widzewa, Andrzej Pawelec, prezes w czasach, kiedy Widzew tworzył się i zarazem tworzył wielką, nową jakość polskiej i nie tylko polskiej piłce nożnej.